No ale czekaj, no kuźwa. Jak pytam, czy jesteś zadowolony, to by fajnie było, jakbyś powiedział, tak, super, rozpisany plan i w ogóle. Tak, super, rozpisany plan. Jestem zadowolony. Poczekaj, na nagraniu to powie. To on tego na nagraniu nie powie, także, bo on w ogóle, on mnie nie lubi. Poza tym ja mu płacę, żeby on mnie lubił. A właśnie, a dobra, to ale. No właśnie, no co, to, mów, no. Nie, już nie. Dobra. Wiesz, on chciał, żebyś ty mu zapłacił, że gra z nim? To. On mi tak powiedział wczoraj. Nieprawda. Nie, on mi przelew zrobił wczoraj, no on mi robi przelewy, no tak. Ale on powiedział, że ty masz mu zapłacić, czyli coś tutaj są wersje nie takie, ja was obu zaraz zaszczerę. Czekaj, to kto nam w końcu opłaci, to w końcu kto komu opłaci? To, czyli, ja wiem, Szewi, czyli Speaker na nas płaci, żeby zrobić graby. Tak, to prawda. I teraz tak, dobra. Jak i teraz chciał jesteś... jeszcze dodać, że ty też powinieneś, i... ale to jeszcze ci powie pewnie. Nie. Dobra. Nie. Co nie? Nie. Dobra, czekaj, dobrze. Tak swoją drogą, to czekajcie, niech ja się przywitam. Tak swoją drogą, to Tomek sięgaj po portfel. Nie. Nie. Ja już jestem bez pracy prawie, no to wiesz. No i co? A co to koliduje? No to z czego mam? Do wiesz, jestem pustek turecki bęben. Twój problem. No dobra, o! O, tam jakaś ekipa jest chyba. Kto daj to mi PESEL, ja ci powiem. Nie, to ja, to ja. Pióra zbieram. Daj mi PESEL, to ja ci powiem, to ja ci załatwię. Tomek, no to jak chcesz pióra zbierać, to patrz, ja ci coś pokażę. Chodź tutaj. To masz czekaj, raz, dwa, trzy. Dobra, cztery zadania. Cztery zadania. Tak. Ja zapomniałem o pierwszym, jaki miałem. Jeszcze, ale jeszcze nie powiedziałem. Zadanie numer jeden. Naciśnij B. No. Strasznie trudne, on ma klawiaturę. Będę mówił. I poczekaj, gdzie to jest? O, idź B. Nie, no B, nie, poczekaj, B. Gdzie to jest? Dobra, no i szukaj tam, wiadomo, w tych opcjach, czegoś takiego jak domek dla ptaków. Lalek. A to trzeba pod X chyba. Może i tak być. Ja za Chiny nie pamiętam. Domek dla ptaków mogę budować? Budka dla ptaków, dokładnie. Budka czy domek? Wódka. Budka. Budka. Dobra. Borys Budka. Ty se szukaj, a ja powiem tak. No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie Szeweral z tej strony. Sons of the Forest na naszym kanale. Ja, ale słyszeliście? Powiedziałem na naszym kanale, rozumiecie? To tą alegorię. Nie? Dobra. Jest ze mną, widoczny Tomek, po mojej... uważaj, bo coś będzie chciało od nas, bo się podlizuje. Nieprawda. Nie. Jest ze mną Teska. Dzień dobry, Tomku. Dobry. I jest ze mną gdzieś tam Speaker, ale Speakera to nie wiecie. No, Speaker to Speaker. Dobra, i masz tą budkę dla ptaków? Tak, mam to już zamontować przy fotowoltaice twojej? No, raz, dwa, możesz trzy albo cztery budki, ale będzie padać deszcz. Trzy, cztery budki tutaj możesz zrobić. To jest zadanie numer jeden, nie? O, idealnie właśnie tak, no. Zadanie, poczekaj, zanim skończysz, nie kończ. No idę za tobą. Zobacz, popatrz, tu jest coś takiego, czekaj, jak to się nazywa? To się nazywa, to jest w składowaniu i to się nazywa magazyn kamieni. Magazyn kamieni. Zobacz sobie, czy znajdziesz. No mam magazyn kamieni. Dobra. I zrobiłbyś jeszcze dwie sztuki. Tak wzdłuż tutaj, jeden, drugi. Dokończył te trzy sztuki budować i zapełnił je kamieniami. Tak, ale to inne wychodzą magazyny kamieni za niż twoje. No nie, to jest... Nie, a, to... No nie, no czekaj, jak to się nazywa. No. A, widzisz? Magazyn kamieni, tak napisane. Ty, a faktycznie, bo to się też nazywa magazyn kamieni. Dobra, to dwie strony dalej. Dobra, już widzę, znalazłem, okej. Myślałem, że to się nazywa magazyn kamieni, a tamto się jakoś inaczej nazywa, ale dobra. Także to sobie tu postawisz i dokończysz. Ja to mam budować, dobra. Sanki masz albo tutaj. Zresztą, jak naciśniesz sobie M, to takie żółte ikonki widoczne na HUD-zie, na GPS-ie, są po prostu naszymi kochanymi sankami, nie? I wiesz, sanki przy wodzie można, nie? Przy rzeczce. Tu o, na przykład, nie? I to tak idzie wzdłuż i zbierasz. I aha, tak, to sobie ładujesz tutaj do sanek. No i napierdzielasz, nie?
Patyki to tam koło drzew znajdziesz, nie? No to wiem. No. Pamiętaj, że... Bo ja nie wiem, ile nas nie będzie ze speakerem. Także ty będziesz musiał zadbać o domostwo. Dopóki ci fury nie ten. Zaraz, moi drodzy widzowie, powiem wam, jaki jest plan. Ogólnie tylko powiem, że Tomkowi furę załatwiamy. Tutaj masz, wiadomo, jedzonko, tak? Takie ciemniejsze ryby, to one są zdatne do jedzenia, są już wędzone. A jakbyś chciał na przykład uzupełnić ryby, to idziesz tutaj. Widzisz taki duży głaz? Ja wiem, że w życiu dużo rzeczy dużych rzeczy nie widziałeś, ale zobacz, tutaj masz małą rzecz, to będzie bardziej widoczne, nie? Wow! I tutaj, tu podchodzisz i tu możesz maksymalnie 3 ryby do ekwipunku wziąć. I później sobie wieszasz, nie? No to są twoje 4 zadania. Dobra, teraz takie pytanie za 100 punktów. A tak. Gdzie znajdę... Gdzie znajdę coś do picia? To... Drogi Tomku... Popatrz, chodź tutaj. A tu masz barek. Tu jest barek i zobacz, tu masz ugotowaną wodę. Trzeba przytrzymać, no właśnie, trzeba przytrzymać, jeżeli się... Tak. Jeżeli się na przykład skończy tutaj woda, to klikasz szybko E i wtedy zabierzesz ten garnek do ekwipunku. Idziesz do jeziorka, napełniasz go. I z powrotem. Tutaj. I z powrotem, tak. I tam musisz po prostu to włączyć. Dobra. Dobra. To ja ci nie wyganiam, ale idźcie po tym samochodzik, a ja tutaj będę pilnował domostwa waszego, no. Ty normalnie MLP to ty jedna, patrz. Człowiek chce być miły, kochany, żeby on był... Bo ja czekam na samochód, no! Och, masakra, dobra. To my, tak, my w planach, moi drodzy, mamy sprawdzenie, bo oczywiście nie wiemy, czy się to uda. Sprawdzenie, czy da radę mieć 2 Meleksy w Sons of the Forest. Wiem, że no jeden, wiadomo, na polu golfowym zawsze można znaleźć. Drugi jest koło bunkra, po prostu. Znaczy koło bunkra, nie koło bunkra. To jest, czekaj, tam statki cumują, łodzie przy molo. Poszedłem z małą na molo. Także smacznej kawuni. Ała! Dobra, to nie była smaczna kawunia, jeszcze jest gorąco. No i masz, speaker znowu ten, wystrzelił za szybko. Ono, mordeczko, wsiadamy. Czy chcesz prowadzić? Nie, dobra, nie chcę prowadzić. Jeszcze jakbyś ten... Znaczy zakładam, że nie możesz po prostu gadać, a nie, że zapomniałeś o przycisku. Może zapomniał. Nie, zakładam, że nie może gadać. A, nie gadam, no dobra, okej. Ale to nie gadasz, bo masz focha? Ciekawe, czy my się tędy... Dobra. Tylko 2 dobudować na te zbiory kamienia? Tak, bo to i tak będzie ten, to i tak będzie... Coś mnie na lewo zbija, co jest? Może ja... A, dobra, bo patrzyłem kamerą na lewo. Dziwnie, no. Nie, no czekaj, no dobrze, teraz jest okej. Nie dałeś mi się przywitać, a, czyli ma focha, dobra. Także, dobra, mamy 10:24. To jest czas dla speakera. To jest ten moment, kiedy on przejmuje ten kanał i może sobie spokojnie mówić. Śmiało. Ej, tu się utopimy chyba, nie? Myślisz, że przepchamy go? Głęboko jest? O, widzę, że pływasz, czyli jest głęboko. Cholera jasna. Dobrze, że to jest OP. Dobra, wsiadaj, malenia. Tylko czekaj, bo cię ładniej ten. I Tomek, uważaj na kanibali, nie? Także jak... Zapomniałem o nich, no. Ja tutaj spokojnie sobie chodzę. Znaczy nie, no to spokojnie, możesz sobie chodzić, tylko... czy ty masz ustawiony...
No. Kurde, nie wiem za bardzo, jak sobie tutaj ten nawigować się, ale dobra, jedziemy po prostu ten tędy, plażą. Czy ty masz ustawiony hotkey na pompkę? Że na przykład naciskasz jedynkę i sobie od razu za pompkę łapiesz? Nie wiem, bo cały czas z pompką chodzę w ręku, czy nie? Okej, no dobra. Ale tu chodzi ta wasza laska koło mnie. Bardzo dobrze, bo ona cię pilnuje, nie? No to dobrze, ktoś musi jej pilnować. Tak, ona cię pilnuje i może będzie dobrze, nie? Może nad morze. No może nad morze. Ojej, tędy. Ty, ona przyniosła wiewiórkę dla mnie, przyciła pod nogi, po co? Żebyś sobie zjadł, żebyś nie był głodny. Ona ci daje raz na jakiś czas gifty jakieś. Aha, spoko. Oskurowałem właśnie, dobra, podziękował. No i tutaj zacząłem robić te kamienie, znaczy te magazynowanie kamieni. Mhm. Przyniosłem. No bo widzisz, to wychodzi na to, że jak zaczynasz pracować, to ona to docenia i stwierdza, że ona chce ci pomóc. Czekaj, a tego hotkeya to co, w sterowaniu stawiasz, tak sobie? Nie, już ci ten, poczekaj, niech ja wysiądę. Jak włączasz ten, jak się rusza w tym wózku, wchodzisz do inwentarzu i na przykład myszką najeżdżasz na pompkę. O! No, mam ją. I tam naciśnij na przykład jeden, albo dwa. Aha, już zaliczyło, dobra. I pistolet mam dobra. Ej, słychać mnie? Tak, teraz tak. Dobra, teraz tak. Uważaj, bo cię biją. Piki przemówił. Coś mi się zablokowało, w ogóle nie mogę wyjść z tego gówna. Wcześniej mi głos zniknął. Nie mogę wyjść z tego. Ale poczekaj, bo może... Dobra, zaraz cię odbadżymy, o. O, już, dobra, udało. No. Dobra, ty, ja muszę leki zażyć. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to ja muszę jakiś pancerz, cholera, wziąć, bo... O, może tak o. My jesteśmy tutaj, okej, okay, tu jest nasza chata i my musimy pojechać całkowicie tam, tak jakby na drugą stronę. To jest drugi koniec wyspy. Nie wiem, którędy by było szybciej, czy tędy, czy tam, ale wydaje mi się, że tędy, nie? Dobra. Jak coś, to ja czekam w wozie, nie? A, wsiadłeś? Wsiadłeś, dobra. Tu teoretycznie Tomkowim, chyba że Tomek, bo, znaczy nie, no bo ja i tak chcę zobaczyć tego, ten drugi, jak on się nazywa, Meleks, nie? Ale Tomek, bo wiesz, że tutaj jest jeszcze monocykl, którym można jeździć? Nie. No to... no to monocykl jeszcze tutaj jest, dokładnie się nazywa Night Five. I nie wiem, no może tobie się to bardziej będzie podobać, nie? Fuck and shit, czekaj, nie? Dobra, chwila. O, żeś mnie w drzewo wepchał. Dobrze, wsiadaj. Ja nikogo nie pchałem, czekaj zaraz. Tak? A tu wysiadłeś, to może dlatego. Czekaj, bo ja szukam tego, muszę się ubrać. No szukaj, czekaj, jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę, czy jak tędy pójdziemy... To czy ja tutaj już będę mógł po... Oj nie, tędy jeszcze nie, dobra. Czyli muszę tam... Tam jechać, nie. No dobra, okej. Bo ja tutaj tylko chciałem sprawdzić, czy... Ale skacze dzisiaj ten Meleks. Normalnie masaka. Dobra. Widzę, że wsiadłeś. Masz pełen creepy armor, fajnie to wygląda. Znaczy fajnie, no nie wygląda to fajnie, ale nie ogólnie... Nie pełen, bo mam jakieś dwa żółte jeszcze gdzieś tam, ale... No, na głowie masz, wiesz, rękę, nie? Rękę na głowie? No. Fajnie tu się wyglądasz.
No, niech będzie, no. No nie, no, bo Tomek, Creepy Armor ma to do siebie, że wygląda jakbyś, no po prostu we wnętrznościach człowieka był, no jakbyś był dodatkowym, miał dodatkową skórę, nie? No. Dobrze, że tutaj jest słońce, to mamy niewyczerpywalną się energię. Od razu sprawdzimy tak naprawdę, jaki jest realny zasięg tego Meleksa. Ale wydaje mi się, że po całej wyspie normalnie można jeździć. A co, czego ładować jakoś? Nie, on ma solary na dachu, wiesz, więc on się sam ładuje. To dlatego... jest perpetuum z mobile. Tak, dokładnie, to jest perpetuum z mobile, nie? Czy w sensie wiemy, moi drodzy, perpetuum mobile, ale to takie typowe było, nie? Dla nas. Lubimy tak. Tylko, to tak... że... No? To jest niesprawdzone jeszcze. No, ale co? Że się ładuje, czy co? Tak, bo jeszcze nie jeździliśmy w nocy. No oprócz tak, mnie, te... jak jechałem. No, wtedy miałeś przerąbany, ci powiem. Wtedy to było... Ja w ogóle doszedłeś do połowy i ja już wiedziałem, że to jest zły pomysł, jak zaczęło się ściemniać, nie? Ale ani ja, ani ty, ani nikt... No Tomek to Tomek, nie? Dzięki! Nie no, chodzi, Tomeczku, chodzi mi o to, że my ze speakerem już trochę godzin tutaj mamy, nie? Tak. A ty to jeszcze na razie jesteś taki, wiesz, trochę siurek mały, nie? No. No, także... Czekaj, zahamuję. Ty, no jadę dalej. A, hamuję. Nie, tam nie ma... Dobra, dalej nie ma tutaj plaży. Ale jest ścieżka. Wiesz co, musimy jeszcze sprawdzić, czy jak na przykład jest ścieżka wybudowana z kamieni, to no. Czy lepiej się jeździ? Ty pa, jaki ładny. Ej, patrz, speaker, patrz jak tu ładnie jest, stary. Czekaj, aż wysiądę. Tu można zbudować domek. Przypomnij mi klawiszologię, jak się wyrzuca rzeczy, jak ciąż wyłapie? G. Ładnie to wygląda. Prawda, nie? Czekaj, tam dalej nic nie ma, czyli muszę... O Jezu, ty! No jedź! Co to? Gdzie to jedzie? Dobra. Ty i tutaj na górkę. O, ja tu byś zrobił ten. Co byś zrobił? Domek. Znaczy tak, to jest dobre miejsce na domek. Tylko to trzeba by było jakoś zaznaczyć. Bo teoretycznie... Patrz, ile to jest w ogóle miejsca. No, to można by było zrobić nawet dwa domki. Jej, jak się teleportowałeś. To jest idealne ten, to jest idealne... O, coś ci może dzisiaj internet nie działa. Albo mimo, że internet nie działa. Tomek, masz jakieś lagi poza tymi normalnymi, które masz zazwyczaj? Czy to jest w ogóle lagów nie odczuwający, nie? A, czyli no, może coś ten... jak ci się... Ale mi ciebie nie zrywa nic z tych rzeczy, co nie? Także nie wiem, no. A, to nie ten, słuchaj, to wiesz, ostatnio miałem taką sytuację, że Discord nam nie działał, musieliśmy gadać na tym. Ty, to jest bardzo fajne miejsce, tak jeszcze, zaraz ci dokończę, Tomek. To jest bardzo fajne miejsce, na przykład jakby był serwer dedykowany, bo można to, Tomek, można serwery dedykowane tu mieć. Już od tego patcha numer 7. Fajna sprawa. No, dobra, na pewno. Jestem. Wsiadaj, maleńki. No i fajne jest to, że tutaj by można było dużo domków, takie osiedle zrobić przede wszystkim, nie? I to jest fajne. O, dobra, widzę, że wsiadłeś, to jedziemy. Ja postaram się gdzieś tutaj ścieżką jechać, ale... O! A dobra, ty, jakie hamulce dobre mam. Te hamulce tutaj to są piękne. Po prostu. Stary, czy tobie to na przykład, Spiki, nie przypomina teraz Hunter Call of the Wild? Że jeździsz sobie na przykład, wiesz, Meleksem po cichu między drzewami, taką, wiesz, piękna roślinność i masz snajperkę i na przykład możesz sobie bawić się w tak zwanego myśliwego. O, tu jakieś jeziorko. Ale zrobiłem... Powiem ci tak, wcale mi to nie przypomina. Okej, no dobra. Nie było pytania. Nie było pytania, no to wiesz. Jak ogarniemy to, to będzie można w sumie robić tam Tomkowi, jeździć z nim i zacząć mu kompletować ten ekwipunek, bo zanim, wiesz, co najmniej miesiąc, no z dalszej perspektywy 18 dni mówiłeś, tak? No, 18 tak, dni i... 15
I 15 godzin. I 15 godzin do następnego patcha. No bo my oczywiście, moi drodzy, nagrywamy to 2 dnia lipca. Ty, patch. Dzisiaj to nagrywamy. Tak, dokładnie. Wy to widzicie dosyć... To jest jakaś ekipa tutaj będzie? Coś tego? Nie wiem. A wy to zobaczycie nie dzisiaj. No nie, dokładnie. Te wasze ptaki ryby kradną. Tak, jeżeli, ale... To nie są nasze ptaki. Ryby są nasze, ptaki są nie nasze. Ale zacznijmy od tego, że, drogi kolego, ptaki nie mogą kraść chyba z suszarki ryb. One tylko te, które leżą na ziemi, ryby kradną. Aha. Znaczy tak mi się wydaje, no bo może to naprawili, wiecie, jak gdzieś tam na te patchnoty. Ty, kopiemy? Może coś znajdziemy? Kogo, królika? Nie, nie, tutaj normalnie ten. A, tutaj, dobrze. Grób. A ja nie mam. Masz, masz. Ja mam na hot keju, ja mam wszystkie już 10 przycisków, że tak powiem, 10 cyferek ogarniętych. Ale ty możesz pozostać z tym makry, będzie ci otrącić przy rzucie giwery, co nie też, wiesz, powiększysz sobie możesz hot kejów. No tak, Dedykowanej gry. Tam masz profile, że możesz budować sobie. No wiem, ale ja się z tym pogubię. Nie no. Jak ja ogarnę, ty też ogarniesz. Ale to jest nubem. A ty jesteś mądry chłopak, chłopie. Chciał się powiedzieć, że jestem nubem, no to się zdecyduj. No dobra, ale to wiesz, to taki zależy w czym, nie? No co jest do cholery? Nie mogę tego... O, mordę. Dobra, weź spróbuj ten machnąć tutaj, jak już masz dzidę w łapie. O, dziękuję. A oczywiście nic nie możemy wziąć. No co za skam. Ale jest jakiś hajs, monety. A co mnie ten? A ty mnie dzidą walnąłeś. Dobra, poczekaj, teraz tak. My jesteśmy już tutaj. Okej, okay, to pięknie. To teraz trzeba gdzieś w lewo skręcić i tak bardziej ten. Bardziej się kierować. Ciekawe, czy można dookoła te ścieżki tak poprowadzą. Mam nadzieję, że tak, bo inaczej to będzie lipa, nie? To jest wyprawa nie, życia, moi drodzy. Ale nadzieję możesz mieć. Wiem, też mi się wydaje, że nie, bo to by było zbyt piękne i ułatwienie. Chociaż, no niby tą geometrię, kurde. Wygląd mapy zmienia. Topografia, ale tak. Niby to pozmieniali, nie? Ty w ogóle, jak tam w Subsistensie gra? Bo widziałem ostatnio, jak już jesteśmy na tym, że stalkuję profile. Widziałem ostatnio, że graliście we dwójkę. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tylko problem z jedzeniem mamy, jak zwykle. Nie, no to wiadomo, ale to teraz tak... Na poważnie, nie? Na poważnie pytam, czy tak jak na przykład ostatnio graliśmy, znaczy ostatnio, no nie ostatnio, tam kiedyś graliśmy, to czy ta gra się bardzo zmieniła, Spiki? Bo... Nie. Uważam, że troszkę podbili poziom trudności, tak mi się wydaje. Jeszcze? No. No bo to, ej, no... Ona zawsze była trudna. Dobra, teraz jakoś musimy się tam za tą górę dostać, wiesz? Tak patrzę na GPS-a. Ale grało mi się całkiem fajnie. A, czyli się nie zmieniła jakoś zbytnio, nie? A, poczekajcie, nie. Bo ja nie pamiętam, chłopaki. A czy to jest tak, że te sapsy... Buu! Czekaj, to jest ścieżka, czy to jest jeziorko? Nie, jeziorko. Czy to jest tak, że tam są jakieś mapy do wyboru? Nie. Nie, tam jest jedna cała mapa stała. Okej. Okay. Ze skrzynkami jest mapa. I z niedźwiadkami są mapa. I jest z pumami mapa. I z wilkami jest mapa. Ta sama mapa. Okay. I pumy gratis jeszcze. No, pumy to... No dobra, a... tu jakoś pumy w prawo mruczą. Chyba. O, jest kanibal. I to ten duży. Nie przejedziesz go. Nie, nawet dlatego ominąłem go, wiesz? Ja myślałem, że nie trafiłeś. Nie, ominąłem go. Tego małego możesz przejechać, ale tego dużego nie bardzo. Szkoda, powiem wam tak, ten Melex jest naprawdę bardzo fajny, ale... Ale niebieski. Tak, to na pewno, ale powinni dodać moim zdaniem... Czekaj, tutaj przepchamy? Nie, bo jest tak, chyba... Tak, przepchamy. Pewny jesteś?
No pewnie, że jestem pewny. Kajmnie. Cokolwiek to znaczy. Kajmnie. Jeszcze? Nie mam interakcji. Tak żeś podjechał, że nie mam interakcji. Dobra, wysiądę. Ale napiłem się wody za to. Mamy to. No to jest piękne. Jakie? Ja, nie! Jedzie! Ja to już przerabiałem, jak jechałem po Tomka. Dobra, stoję. Czekaj, bo zjeżdżam na bok, dawaj. Bo teraz driftujemy, stary, Meleksem. Nie gadaj. No, a ten... Tak, aha, tak. No dobra. Gadam się z tobą. A wraźcie, moi drodzy... Ale to jest fajna gra, człowieku. Gra robista. Wraźcie? No. Ej, ale nie, ty teraz mówisz normalnie, czy ty mówisz z ironią? Bo nie wiem. Nie, ja normalnie mówię, że jest bardzo fajna gra. Cholera, znowu się zawiesiłem. Czekaj chwilę. Nie, ja popcham, spokojnie. Raz ty będziesz pchał, raz ja. To teraz, dobra, to teraz następnym razem ja pcham, bo... Ale zobacz, że jedno zielone spadło. No, ale no to dobra, no spokojnie, to daleko już przejechaliśmy, nie? Daleko już przejechaliśmy i najważniejsze tylko, żeby gdzieś tam... Oho, zbliżamy się do zimy. Nie podoba mi się ta ścieżka tutaj, wiesz? Nie ma ścieżki żadnej, jedziesz między drzewami. Poczekaj chwilę. Nie, no dobrze, dobrze, to teraz trzeba jechać... No, ideolo, tam na wprost jakoś. To wygląda jakbyśmy błądzili, ale to nie jest tak. To nie jest tak. Czy my nie potrzebujemy upolować sarenkę jedną, żeby później mieć jakieś mięso? Bo Tomek, wiesz, nie. Tomek ma jedzenie na bieżąco. A kto to pisnął? Co to było? Co to? Łoś. Łoś super ktoś. No, bo żeś trafił w łoś. Jak tam łosia nie było? Jakie łosia nie widziałem na drodze? Co ty? Ty, a ty nie siedzisz koło mnie. Gdzie ty jesteś? A ty tam jesteś, to co ty? I robi się ciemno od razu. Ty, to jak robi się ciemno, to może my tutaj obóz rozbijemy, co? Bo mówię, Tomek może na bieżąco spać i on nie będzie tutaj problemem. Gorzej z nami. No, mi już się zapaliła lampkę, że do spania. No właśnie. Dobra. Niech będzie. Bierzemy blandekę. Moje ulubione słowo. Blandeka, człowieku. No to do tej pory nie wiem jak to... Znaczy to nie, no dobra, no każdy ma jakieś tam inne fajne takie swoje teksty, ale... Blandeka i blomba. To jest tak złote. Mam pytanie do ciebie. No, co tam? Temat Substance. Byś chciał zagrać z nami, czyżby? Znaczy ja mam Substance bardziej z ciekawości ten. To jest poranek, czy to jest wieczór? Nie mogliśmy zasnąć, nie wiem dlaczego. No ja też... Ja czekam na was, oczekuję. Ja w ogóle... No już wiesz dlaczego, bo tu jakieś to gówno przyszło. Gdzie on jest, ten gówniarz? Tam poszedł. Wiem, Tomku, że czekasz na nas, tylko my musimy chwilowo się rozprawić z tym, z gościem. Nie ma problemu, cię mówię. No, a co do Subsistence, po prostu wiesz, patrzyłem, tu z piki od góry można, wiesz, ja tu mam od góry interakcję. Patrzyłem, że ostatnio graliście i dlatego mnie zastanowiło, czy to się jakoś tam dużo zmieniło, czy nie, bo ja też grałem przecież w Subsistence. Mam to, a to jest survival, nie? I zawsze gdzieś tam można by było sprawdzić sobie co i jak, nie? Ale jeżeli się dużo nie zmieniło, to powiem wam szczerze, takie... Nie mogę tego, czekaj. Bęk. No nie mogę tego rozmontować, co jest? To co? No wiem, ale... Czekaj, tu nie. O, teraz tu, bo to trzeba od góry widocznie, dobra. Jemy coś? Tak.
Dobra, to ja mam tak, raf mięso. W sumie okej. Okay. Ja mam dwie ryby do... A ty już robisz ten? No to czekaj, najpierw ja może dam ci mięsko. Rybę chcesz czy mięso? Dobra. Wszystko jedno. No to masz, dam dwie ryby i jedno mięsko. Ty na razie jeszcze trzymaj, nie? Bo ja zapasy mam, a twoje zapasy będą po prostu na później, nie? Bo nie wiadomo ile nam zejdzie. Co prawda później możemy teoretycznie, znaczy cały czas, teraz jak mamy, wiesz, tą możliwość. O, patrzcie jak się kurde patrzą tutaj. Jezu Marek, ja będę tak strzelał. Dobra, jak napełnić wodą ten garnek mam? Trzymasz go w łapie, idziesz do wody. A że zanurkuje, tak? Na głęboką wodę może być? Nie. Może być to płytkie i masz interakcję E. A to tu nie mam interakcji, gdzie właśnie. Ale bo to masz, pamiętaj, że musisz słodką. To tam, gdzie masz ryby. Tam, gdzie masz ryby, aha, te chłapki. Dobra. Mhm. No. To już tam już łapię, dobra, już wyjdę. Aha, tu jeden chodził taki sobie po wodzie, to go odstrzeliłem. Obok wiesz, kto sobie chodzi po wodzie? Ja nie wiem, czy to dobrze zrobiłeś. Ale nie, on szedł do wody się napić, był spragniony, to wiesz. Ja wiem, o kim ty mówisz. A jest, faktycznie interakcja, no. Dobra. Oho, okej. Okay. Ryby zupełnie? Ależ ty jest OP. O, ale pięknie, dziękuję. I tylko postawić na ogień, nic więcej, czy nie? Znaczy, wiesz co, możesz też wrzucić rybę, to będziesz miał zupę rybną. I tam, jak patrzysz na ten garnek, jak patrzysz na ten garnek, to powinieneś mieć taką, takie koło zębate, wiesz? I wtedy prawym przyciskiem naciskasz i on się zamyka garnek i tam działasz, nie? Dobra, jedziemy? Nie można. A szkoda. Dobra, czekam na ciebie. Smacznej kawusi. Jezu, ma idealną temperaturę. To jest właśnie ten moment. O, widzisz, znowu jest naładowany do pełna. Czyli on się tak ładuje w nocy, jak jest ciemno. No ładuje się, ale co poradzisz? O, panie. Tutaj trzeba jakoś tak... Mam nadzieję, że się nie niszczy, nie? Ale no dobra, spróbujemy. No przynajmniej widzowie będą wiedzieli, nie? Czy widzowie dobra. Już pewnie i tak wiedzą. Osoby, ja które... rozumiem, że wam robię za kucharkę, to wam zupę gotuję. Przyjdźcie na mnie. Nie, bo my jeszcze jesteśmy bardzo daleko. My nawet nie dojechaliśmy do tego miejsca docelowego. Bo my jedziemy na drugi koniec mapy, wiesz? Dlatego aha. Bardzo dobrze, to teraz Tomek, wyobraź sobie, że my musieliśmy piechotą tam przechodzić, nie? O, super. To jest piękne. Poczekaj, nie Tomek, tylko speaker. Dobra, i teraz musielibyśmy na wprost tam i tam jest chyba... I od razu Kalwina może zahaczymy. Ile jest w ogóle? 33 minuty odcinka, dobra. Nieźle. Przejedziemy, wydaje mi się. Kiedyś na pewno. Dobra. Przepychanie to super wymyślili. To jest super, nie? To nie jest... Ja mam nadzieję, że tego nie zmienią, nie? Ja mam nadzieję, że tego nie zmienią, bo... no bo dla mnie to teraz ma naprawdę bardzo duży sens pod kątem logistycznym, nie? Fajnie się tutaj jeździ i tyle. Nawet słyszę silnik. Oj, nie wiem, czy my pod taką górę podjedziemy. Podjedziemy. Dobra, to tak, tutaj zrobiłem. Ej, ale to się... śmiechy kichami. Ty, ja ostatnio gdzieś tam byłem na tym takim delikatnym wzgórzu, nie? To co ten filmik gdzieś tam wrzuciłem na YouTubie, taki króciutki, nie? W niedzielę. To stary. Ty wiesz, że ja o tym nie wiedziałem. Tomek raczej będzie o tym wiedział, bo on jest taki geek i on się nowinkami interesuje, więc Tomku, ty pewnie raczej będziesz wiedział, ale monocykl stary pod taką
taką bardzo mocno nachyloną górę wjechał, że pod dużym kątem w sensie, nie? Że ja jestem w ogóle w szoku. Ale tak naprawdę, czy tak... Tak naprawdę. No bo to się pochyliłeś i on jedzie jakby po prostej. No ale to jest dla mnie... Oj nie. Oho. No tu pod górę to raczej wątpię. Ale w prawo tym żlebem możesz jechać. Coś mówiłeś, że pod górę, nie? Mówiłem, że w prawo tym żlebem i tak pojechałeś, ale tam nie. Robimy, chłopy. Ja cię kręcę. Dobra, zaraz będzie trzeba ten, bo jesteśmy na górze. Będzie trzeba sprawdzić, gdzie my tak naprawdę mamy jechać, bo... Dobra, tu chwilę. Pewnie, jak jesteśmy. Ej, nie, weź, czekaj, poczekaj, bo ja nie wiem, czy my damy radę. O, ja muszę się zatrzymać, dobra. Bęk. To stój. My jesteśmy tu i musimy jechać tam wzdłuż. Tam wzdłuż. O, jest Kelvin tam. Jest tak? Kelvin, dobra. Jesteśmy już teoretycznie bardzo blisko, nie? Teoretycznie. O kurde, tutaj jest ciężka przyprawa. No, powiem ci, dobra. Jak zgniemy, to trudno. Nie zostawiajcie samego, no. Nie, no spokojnie, to jak zgniemy, to... To będziesz trzymał fason. Tak. Tak zachowanie było. Ale ze mną nie zginiesz. Ja jestem... Ja pierdzielę, co to odpierdziela, chłopie. Ty nie masz w górę jechać tam? No, wiesz co, muszę tam w dół jechać. Czy tam nie było drogi? To po co ty tu wjeżdżałeś? Nie wiem, ale tam nie było innej drogi, wiesz? Ja muszę się przedostać na drugi, tak jakby... A, ale ty masz brzydką twarz, speaker, Jezu. Wiem. To jest masakra. Jak zaczęliśmy grać wraz na ostatnio ze Spikiem, no to jego był dobry tekst od razu na dzień dobry. Czekaj. Dobra, to jest dobre. Nie wiem, o czym, ale wiesz, domyśla się. No tak, tak. Nie wiem, bo to Spiki. Goddammit. Ten Spiki, czekaj, ty siedzisz dalej siedzisz, dobra. Ja siedzę, w głowie mi się kręciło. Ale jest dramat. Kurna, że po takich... Pięte oczy. Po takich wertepach. No ale dobrze. Ty przynajmniej w dzień jedziesz, ja ostatnio jechałem w nocy. No to jest tragedia wtedy, no. To w nocy to wiesz. Dobra. Ale widać, ile potrafi takie małe cacko. Pajęczyny masz na hełmie. A nie, to włosy ci wyrosły. No chociaż w grze mam, tak że wiesz, to no spokojnie. Progres. No właśnie, progresu, to jak tam Tomek, twoje budowanie? Ja chciałem budować? Ja tylko siedzę, jem i piję i strzelam, jak ktoś podchodzi. A, no jeżeli się bliżej, to krzyczę, żebym was nie ostrzelił. No to dobra, no to okej, no to chyba, że tak. Pilnuję waszej wioski, no. To tak, laska gdzieś poszła. No, podeszła do mnie, pokazała, że jest okej i poszła sobie, no. Nara. To jest okej, no to ona jest z tym słodka, człowieku. Idzie, podchodzi, wszyscy... okejka, no. Nie? No, wszyscy mnie zostawili, kurde, a ja mam pilnować całej wioski sam. Ale Tomek, daliśmy ci pukawkę, stary, z pukawką naprawdę dużo możesz ogarnąć. Nie, no jednego strzeliłem, tylko patrzę, weryfikowałem to, czy przypadkiem waszej laski nie odstrzeliłem. Nie, to nie, ona jest spoko. A wiesz, że Tomek, możesz w razie W palić trupy na kości? Tak. To już przerabiam na swoim save'ie. Mhm. To pamiętaj, że możesz tam też pozbierać trochę kości, nie? Mhm. Na razie kamienie zbieram. Wiadomo, kamienie są najlepsze do tego, żeby je zbierać, bo... Znaczy, w sumie to też jest trochę głupio przetłumaczone, bo to są głazy, a nie kamienie, nie? Czemu się śmiesz? Taka większa wersja, tak? Większa wersja kamienia. Czekaj. Speaker, czemu ty się już ten śmiejesz? Ja kasłałem. Jak się dusi? No. Aha, dusiłeś ty.
Dobra. Pełną gębą się dusi, słyszysz? Dobra, czekaj, teraz tak. No, tak no tu... Słucham, że kamienie są bardzo fajne do zbierania, to tak... No, słuchaj, jesteśmy samotnymi rozbitkami na wyspie. Samotnymi wilkami, chciałeś powiedzieć? Nie, normalnie ten, rozbitkami. Na wyspie, pełnej niebezpieczeństw. I teraz jak będziemy mieli na przykład, no w mordę i nożem, no trafi mnie zaraz. W lesie jesteś, to coś, jeszcze drzewo uderzyłeś? No tak, to prawda, gdzie drwa robią, tam wióry lecą. Jakoś tak to było. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko Kelvina, ale oczywiście w tym odcinku tego nie damy rady zrobić, bo jest 40 minut naszej wędrówki już. Taki trochę podróżniczy, podróżuj z Makłowiczem odcinek był. Mam nadzieję, że się podobało. Jeździłeś. Ale ty, my teraz jesteśmy pogromcami mitów. Sprawdzamy, czy sam się ładuje ten Melex i jak dużo... Ty, ale patrz, jak się rozładował, powiem ci szczerze. No, bo dwóch takich grubasów siedzi, to się dziwisz. No, on się pewnie ładuje, jak staje. Pewnie. To znaczy, tak? Dziwnie to zabrzmiało, no dobra. No, u ciebie tak. Dobra, moi drodzy, dziękujemy. Zapraszamy za dwa dni na następny odcinek. Troszkę mniej jeżdżenia będzie. O, tutaj sobie przycupniemy. Bęk, wysiądziemy. Tu gdzieś jest ten jeden, którego trzeba zabić. Hop. Głowa mu odpadła. Jeszcze ktoś? Nie, ale się napije tej złej wody. Chłopaki, chcecie coś powiedzieć na koniec? Zapraszamy ponownie. No właśnie. A speaker? Nie, bo się nie witałem, to się nie rzekł. No dobra, okej, to w następnym odcinku muszę pamiętać, żeby mu dać się ten, bo inaczej by... O Jezu, nie ten, muszę przeładować, co to było? Dobra, do następnego. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.